Nikt negatywnie oceniła realizację celów i zadań wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej, którą rząd przyjął w 2017 roku. Minister właściwy do spraw gospodarki nie doprowadził do powstania krajowego programu kosmicznego oraz kluczowych dla tego sektora aktów prawnych. Od ponad 4 lat nie wdrożył także narzędzi pozwalających na wsparcie podmiotów sektora kosmicznego. Jego działania w niewielkim stopniu przyczyniały się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji wykorzystujących techniki satelitarne. Również minister spraw wewnętrznych i administracji nie przyczynił się do zwiększenia dostępności usług satelitarnych, a przez to do poprawy obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego.